Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana z tego względu, że będę dzisiaj testować dwa nowe produkty. Aczkolwiek może nie są one nowymi produktami na rynku, aż tak nowymi, ale nowymi dla mnie, bo jeszcze nigdy ich nie miałam i się zastanawiam, jak będą właśnie się zachowywać na mojej skórze, na mojej cerze. Więc zaczynajmy! Testowania mam taką fajną, kolorową paletkę cieni od Freedom. I ta paletka chyba jest, jak mi się wydaje, chyba Wam się tam odbija światło. Ta paletka jest od twórców Tam Beauty, czyli Tam Beauty są twórcami Makeup Revolution. To są tanie kosmetyki, które nie testują na zwierzętach. I naprawdę robią taki szał, jeżeli chodzi o świat kosmetyczny i świat makijażu, bo naprawdę mają świetne kosmetyki. Ta seria tych czekoladek, paletki do konturowania twarzy są ich bardzo popularne oraz właśnie te takie piękne highlightery. Kolejnym produktem od nich, to nie jest od Freedom, ta seria Freedom, ale to jest właśnie Makeup Revolution, jest to korektor z Focus and Fix. Ciekawa jestem właśnie, jak będzie się zachowywał. Wcześniej miałam korektor od Catrice. Pewnie go znacie, ten Catrice. On jest dosyć znany na blogach, bo niektórzy go kochają, niektórzy go wręcz nienawidzą. I jestem bardzo ciekawa, jak właśnie się sprawdzi ten. Ale najpierw zaczniemy od paletki. Więc może w ogóle ją otworzę. Aż sama się dziwię, że tego nie otworzyłam. Bo ja jak coś kupię, to mam mieć to otwarte, no ale to przeżyło tylko jeden dzień, w sensie nie było otwarte, dobrze, otwórzmy to. Tak, zmora posiadając długich paznokci. Dobrze, mamy oczywiście te z lat 90., jak ja to mówię. Mamy te gąbeczki. O, zobaczcie, teraz na pewno Wam się nie będzie odbijało światło. No, kolory są po prostu cudowne. Chciałabym użyć tak naprawdę wszystkie z tej paletki. Nie wiem, czy mi się to uda w ogóle, bo to jest troszeczkę ich dużo. Można kupić właśnie z tymi. Najbardziej jaki kolor mnie kręci, to ten fiolet tutaj. Ja nie wiem w ogóle, jestem ślepa bez okularów, ale chyba widzicie go dosyć dobrze. Ten mnie najbardziej kręci i ten niebieski. Także zobaczymy, pomieszamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc zaczynajmy. Zacznę od tego najjaśniejszego. Będzie dobry na taką bazę. Nawet dobrze się rozprowadza. Robię to samo z drugim okiem. Fajną bazę właśnie pod cienie kolorowe, także i wezmę ten właśnie kolor, ten co mnie najbardziej właśnie kręci. Fajnie wygląda na pędzelku, aż się troszeczkę boję położyć go na oko, bo pewnie mi się wszystko obędą jaja, teraz będziecie się ze mnie śmiać. Dobra, próbujemy. Tak, może tak lekko będę dociskać niż trzeć, bo mi się to wszystko sypie.
kolor ma... O Jezu, niesamowity, jak ja uwielbiam takie fiolety. Cudo. No i teraz co? Teraz dopiero to jest największy dla mnie challenge, żeby obie powieki mniej więcej wyglądały tak samo, bo ja mam wadę wzroku i ja nie widzę dobrze. Zobaczmy. Teraz do tego ciemniejszego. Dołożyłam go i... I co? Nic się nie dzieje. Jeszcze raz. O, ten jakoś, wiecie co? Nie chce coś jakoś iść za dobrze. Boże, ani trochę, ale lipa. O Boże! Mój Boże, cały mam tu! Dałam taki miększy. No nie wiem, nie podoba mi się. No nie bardzo. Boże, ale się posypało. Nie no, ten... To jest lipa. Boże, ale beznadzieja, powiem wam. Wejdę do tego ciemniejszego. Zobaczymy, jak będzie z nim. Ale tutaj po prostu. By nie chciały złapać. No coś tam jakąś różnicę widzę, ale to nie jest... Taka, jaki się w sumie spodziewałam, powiem wam szczerze. No ten pierwszy fiolet zrobił bardzo dobre na mnie wrażenie. Miał zdecydowanie moje oczekiwania. I niebieskiego. Może zacznę od zielonego. Może morskie. Jezu, ale wiecie co? Ja mam wszędzie teraz ten cień. I na nosie. No i tak. Boże. Dobra, z zielonym nie będzie takiego problemu, widzę. Przejdę do niebieskiego. Niebieski też jest good. Pytanie, czy ten ciemny też sobie tak nie poradzi jak te dwa ciemne? Spróbujmy. Wezmę na wszelki wypadek ciemniej ten większy pędzelek. Na pędzelku on tak słabo. Zmyć to. Więc pomalowane mam oczy eyelinerem i rzęsy, nie przyklejam sobie sztucznych rzęs, bo mi się nadzwyczajnie nie chce. Przejdźmy, żeby przetestować ten oto korektor. Oczywiście, o ile go otworzę. Wygląda on tak, czyli tak jak tradycyjny korektor. I użyję go w miejsce, gdzie bym chciała przykonturować twarz i przy okazji zobaczymy, jak się zachowa na takim bubu, co mam. Taka konsystencja. Jest to dosyć jasny kolor. Ja mam się troszeczkę ciemniejszy fluid, więc w sumie to nie wiem, czy to dobrze tak wyjdzie, bo jest trochę niezła różnica. Dobra, jedziemy. Okej, konsystencja jest dosyć taka, powiem wam,
gęsta. Nie wiem, czy mi się do końca to podoba, bo boję się, że trochę mi zapcha skórę, tym bardziej, że no nie mam takiej super cery, poza tym no mam już swoje lata i nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie, chyba to zostawię, to jest chyba za jasne, wiecie co, żeby... mi to zakryć, no... tylko sobie uwidoczniłam, to nie, lepiej... musiała to poprawić. Dobra, wezmę ten beauty blender i zobaczymy. Ja nie wiem, co to jest. No na pewno może się sprawdzić pot. Nie, no muszę to i zmyć. Dobra, poszłam zmyć to ustrojstwo, ale powiem wam... załamka. Spróbuję to dać... nie wiem, to jest jakiś dziwny. No zobaczcie, jakie gluty. Powiem wam szczerze, jestem dosyć rozczarowana, bo bym się nie spodziewała tego po Makeup Revolutions. No nie wiem, co to w ogóle się teraz stało, bo to są jakieś ciągle gluty. Jak ja mam to teraz nałożyć? Co, nie użyję tego, wezmę beauty blender malutki. Zobaczymy, może to od razu mam wklepywać. Ja sama nie wiem, no. No już lepiej, ale powiem wam, że to jest... widzicie? On jest taki gęsty. I on... nie, on absolutnie zapycha skórę. Boże, ale bubel. Ale bubel. Ale bubel. O mój Boże, kochany. Nie, no, porażka absolutna. Po prostu absolutna porażka. To ja mam, wiecie co ja mam tutaj teraz na tej skórze? Będę niezła tapeta. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale to jest shit. To jest shit, to jest istny shit. Powiem wam, wiecie gdzie to się nadaje? Do bina. Także nie, zdecydowanie nie, 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 nie. To by było na tyle dzisiejszych testów. Było to w pewnym sensie naprawdę ekscytujące. Cieszę się, że mogłam w ogóle coś takiego zrobić, bo jest ciekawie. Ciekawiej akurat się sprawdzało kosmetyk, nagrywając w tym samym czasie. Zdecydowanie korektora od Makeup Revolution nie polecam. Jest beznadziejny, naprawdę jest do kitu. No taka lipa, no dawno już takiej lipy nie używałam. Jeżeli chodzi o paletkę cieni, to jestem zdecydowanie na tak. Mimo, że no, te dwa kolory tutaj, te ciemniejsze, no nie bardzo się nadają do nakładania makijażu. Aczkolwiek to może być też wina mojej cery, no bo moja cera nie jest taka już gładka, więc jest bardziej tam wiotka. Może po prostu te cienie nie chcą się tak przyjąć. Sama nie wiem, nie wiem jak to można wytłumaczyć w jakiś sposób. No to tylko te dwa cienie, ale reszta sprawuje się jak najbardziej dobrze. Jestem zadowolona właśnie szczególnie z tego
fioletowego, z tego fioletowego, niebieskiego, tego zielonego. Te kolory najbardziej mnie kręciły, tak naprawdę ten fioletowy, niebieski, ale zielony również mi się spodobał. Jeżeli chodzi o cienie, to tak, można się fajnie pobawić, jest dobra pigmentacja, więc mogę wam polecić, zdecydowanie warto wypróbować. Jestem naprawdę rozczarowana tym korektorem. Naprawdę spodziewałabym się troszeczkę więcej od tej firmy, bo no, o wiele lepszy był ten korektor od Catrice i trochę żałuję, że nie poszłam w niego ponownie, ale myślałam, że może będzie fajniejszy od Makeup Revolution, a jest minusik, ojojoj. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli chcielibyście, żebym przetestowała coś specjalnie dla was, jeżeli jesteście ciekawi jakiegoś produktu, dajcie mi znać. Bardzo chętnie mogę prowadzić taką serię właśnie filmików testowania poszczególnych produktów, jakie akurat wy sobie życzycie, jeżeli chodzi oczywiście o makijaż, ale też w sumie kosmetyczne. Nie zawsze będę miała możliwość przetestowania polskiego produktu, ale dajcie mi znać, piszcie mi w komentarzach tu lub na blogu, gdzie wam lepiej. Link do mojego bloga znajdziecie w opisie. Również w opisie znajdziecie link do mojego Instagrama. Także zachęcam was serdecznie do obserwowania mnie na Instagramie, na blogu i oczywiście subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Bardzo was chętnie wszystkich tutaj witam i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. A tymczasem żegnam się z wami i życzę wam cudownego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.